po dwóch strajkach w 70 i w 80 roku. W tej chwili ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że chłopi nie walczą tylko o chleb, ale walczą o Polskę. I najwyższy czas, żeby ludzie oprzytomnieli. Kilka rzeczy organizacyjnych. O 11 strajk się zaczyna, jak wiecie. Tutaj jest lista, właściwie dwie listy. Jedna jest do ubezpieczyciela, bo musieliśmy Państwa ubezpieczyć od rzeczy cywilnych, tak? I NNW na wyjazd. Także na pierwszej liście wpisujemy się dla ubezpieczyciela. Druga lista jest dla nas do izby, po to, żeby mieć Wasze numery i nie daj Bóg kogoś dzisiaj tu zabraknie. Będziemy mogli z tą osobą się skontaktować, żeby ją znaleźć. O 11 zaczynamy, 15 kończymy. Przechodzimy spod Pałacu Kultury na Aleje Ujazdowskie i tam zaczyna się strajk główny, nie? Dziękuję bardzo.
pomagaliśmy w drukarni Stoczni Gdańskiej w stanie wojennym, która przez stan wojenny nie wpadła. Czyli woziliśmy drukarzy z Warszawy, żeby uczyli naszych drukować w Gdańsku. Jestem po dwóch strajkach, w 70 i 80 roku. W tej chwili ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że chłopi nie walczą tylko o chleb, ale walczą o Polskę. I najwyższy czas, żeby ludzie oprzytomnieli.